Widoki na przyszłość nie tylko z tego miejsca są w Kietrzu świetne. Ponad 8 tysięcy hektarów wyjątkowo urodzajnej ziemi tuż przy granicy z Czechami, najnowocześniejsza technologia, rolnictwo precyzyjne, hodowla i coraz większe inwestycje. To słowa klucze do zrozumienia miejsca, które kiedyś nazywane było reliktem przeszłości. Z pasją, sprzyjającą pomyślnym rezultatom, każdy wypełnia podjęte obowiązki. Kombinat rolny działa tu nieprzerwanie od ponad 50 lat. Nadal jest to państwowa firma, jednak kierownictwo zapewnia, że system zarządzania jest tu taki jak w prywatnym przedsiębiorstwie. Gospodarstwo musi więc przede wszystkim na siebie zarabiać. Aby to osiągnąć, pojawiły się tu nowoczesne maszyny pracujące z dokładnością do 3, a nawet 2 cm i wszechobecne komputery, które zastąpiły część pracowników. Moim zadaniem jest tylko na początku pola włączyć i na końcu wysiew, a resztę monitoruje komputer, ile wysiać w danym miejscu. Tu pokazuje wysiew, ile sieje w danej chwili. Nigdy nie bano się tu też nowości. Kiedyś pola nawożono helikopterem, teraz za ponad 100 tysięcy złotych zbudowano tu własny system nawigacji satelitarnej, dzięki któremu niemal wyeliminowano nakładki. Nie ma potrzeby dużo nawozić większą dawką, tylko w tych miejscach, gdzie jest to zapotrzebowanie. No niestety nie idzie tego zrobić na oko, więc wymagana jest elektronika, bo to związane jest z kosztami, czyli mniejszy koszt wyprodukowania tej tony zboża. Nowe technologie widać również tu. Kiedyś te krowy dawały rocznie 3000 litrów mleka, dziś ponad 10 tysięcy. Krowy podczas dojenia słuchają muzyki, mogą się też masować, a specjalne urządzenia sprawdzają, ile kroków robią każdego dnia. To jest bardzo przydatne w pracy w rozrodzie, bo wiadomo, że jak jest w rui, czyli chce byka, no to wtedy robi dużo więcej tych kroków. A jeżeli robi tych kroków mniej? A jeśli robi tych kroków mniej, no to świadczy o tym, że coś jej dolega. W Polsce było ponad 1500 PGR-ów. W rękach Skarbu Państwa pozostał tylko ten. Resztę zlikwidowano, sprzedano lub sprywatyzowano. Na pewno, jeżeli części dano by szansę, mogły sobie dobrze i na pewno dobrze by sobie radziły w aktualnych czasach. Co kombinat miał innego niż inni? No na pewno dobrą załogę, zarówno załogę czy kadrę zarządzającą, jak i ludzi pracujących na ciągnikach w oborach. Kietrz może się też pochwalić świetnymi wynikami finansowymi. W ciągu ostatnich 20 lat gospodarstwo zarobiło na czysto ponad 156 milionów złotych. Kombinat wszystkie podatki płaci w Polsce, a ponad 300 zatrudnionych w nim pracowników ma umowy o pracę. Gdyby to gospodarstwo również upadło, można by powiedzieć, że taki los po prostu musiał spotkać wszystkie PGR-y. Jednak na tym przykładzie widać, że państwowa firma nie zawsze musi służyć tylko i wyłącznie do dojenia, do momentu aż zdechnie. Z Kietrza, Bartek Dajnowski, Onet.